jakaś firma z Katowic powie, jak wyciągnąć szpital grudziącki z tarapatów. No i co się okazuje? Z tej informacji, bardzo takiej lakonicznej i skrótowej, dowiadujemy się, że wyłoniono podobno w drodze konkursu firmę, która ma opracować, ocenić stan szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem jego finansów, no my mniej więcej wiemy, jaki on jest, i ma wskazać drogi, jakby wyjścia z tej sytuacji i drogi naprawy. No bardzo mnie to zainteresowało, więc pierwsze co, rzuciłem się w poszukiwaniu no, informacji, co to za firma. No firma istnieje, tak, nie jest to zupełnie nieistniejąca firma, natomiast informacji na jej temat w zasadzie nie ma innych, poza tymi, które ona sama na swój temat wyprodukowała, jakieś tam zdawkowe, jak to, prawda, każda firma, nawet taka, która ma siedzibę w garażu, pisze, jacy są wspaniali, fachowi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka mniej więcej prezentacja tej firmy. Jest bodajże jedna rekomendacja przez jakiś szpital w Zawierciu chyba wystawiona, to jest jedyna, to jest zdaniowa, dwuzdaniowa, tam wystawiona przez dyrektora czy starostę Zawiercia. No i właśnie niczego więcej no, o tej firmie się dowiedzieć nie można. Nie można się niczego dowiedzieć o kapitale tej firmy, o opracowaniach, które ta firma zrobiła. Wiadomo, że osoby, które tam w tej firmie są wskazane, czy zajmowały się różnymi rzeczami, sprzedażą leków, prawda, handlowały farmaceutykami. A między innymi firma twierdzi, że dzisiaj dla jakiegoś zagranicznego, zachodniego zleceniodawcy zajmuje się skupowaniem przychodni. Ale to jest taka też wiedza bardzo ogólna. Innej wiedzy na temat tej firmy zdobyć mi się nie udało. No więc w tej sytuacji postanowiłem znaleźć ogłoszenie o tym konkursie, no bo skoro wyłoniona została w drodze konkursu, to chciałem się dowiedzieć, jak było sformułowane zadanie, czego konkurs dotyczył. Prawda, kto miał prawo się zgłosić i czego miasto oczekiwało czy od tego podmiotu. No, przejrzałem internet w prawo i lewo, przejrzałem archiwa prasy lokalnej i krajowej i nie udało mi się niestety tego ogłoszenia znaleźć. W związku z tym mam tutaj prośbę do panów radnych, żeby no, natychmiast, niezwłocznie, zadać pytanie i dowiedzieć się o to, kiedy ogłoszono konkurs, zażądać no, jakieś kopie ogłoszeń, które się gdzieś ukazały, bo mam nadzieję, że nie był to konkurs ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy gabinecie pana prezydenta. No i jak był sformułowany temat tego opracowania. I teraz, proszę państwa, po ustaleniu tego, że mamy tu do czynienia no, z bardzo niejasną sprawą, bo nie wiadomo, co za konkurs, kto startował, czego w ogóle oczekiwano, czego żądano. Mam niejasne podejrzenie, że mamy do czynienia z czymś, co zapowiadałem parę miesięcy nawet temu, kiedy rozmawialiśmy na temat szpitala. Otóż mówiłem wtedy, że obawiam się, że przed wyborami będzie podjęta próba najpierw skomercjalizowania szpitala, czyli przekształcenia go w spółkę, a następnie do przejęcia. I tu wtedy włączy się kwestia długów, gwarancji udzielonych, prawda, i tak dalej, czyli tego wszystkiego, co się wokół szpitala dzieje. I obawiam się, że z czymś takim mamy właśnie do czynienia, ponieważ ja z dużą dozą prawdopodobieństwa, mimo że nie jestem fachowcem z tej dziedziny, to ja jestem z dużą dozą prawdopodobieństwa w stanie dzisiaj powiedzieć, jak będzie wyglądał raport tej wyłonionej w drodze konkursu podobno firmy. Otóż będzie on mówił o tym, że sytuacja szpitala jest zła, że właściwie szpitalowi grozi bankructwo i zapaść i że jedyną drogą do jego naprawy i ratunku jest natychmiastowa komercjalizacja i przekształcenie w spółkę. W procesie tej komercjalizacji konieczne jeszcze, wręcz wymagane, aby przed tym, w trakcie tego, czy przed tym procesem szpital był zaudytowany i oceniony przez zewnętrzną
zewnętrzny podmiot, zewnętrzną firmę i myślę, że taką rolę właśnie ma odegrać ta wyłoniona w drodze tego konkursu spółka.